Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Toris152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Cóż, moi drodzy, chciałabym jedną rzecz zrobić. Mianowicie, Bennett, ty mi chyba nie dałeś żadnej mapy, a bardzo fajnie by było takową mapę dostać, żebyśmy mogli wykonać zadanie ze smoczymi jajami. Mam takową mapę, nie mam żadnej takiej mapy, także spróbujmy to ogarnąć. Czy możesz tu już żeśmy gadali. Umowa stoi. Umowa stoi. Dobra. A więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś mi je. Mówiłeś, że znalazłeś je u jaszczuroludzi? Dokładnie. Z tego co wiem, większość jaszczuroludzi mieszka w jaskiniach. Nie zdziwiłbym się, gdyby w okolicznych pieczarach było tego więcej. Ale najpierw musisz zdobyć mapę jaskiń od kartografa w mieście. Szkoda byłoby, gdybyś przeoczył jakieś jajo. Okej, czyli kartograf ma te rzeczy, dobrze wiedzieć. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? O, ty masz bryłki rudy, to jedno. Nie może tak dalej być. Czemu masz nagle 14? Nie wiem, ale chyba możemy wykuć już broń lepszą. Bennett, odsuniesz ty się? Nie, nie odsuniesz się. No to nie. To poczekam chwilę. Mamy 5 bryłek? Mamy. Chodźmy jeszcze do Lee zagadać. Torlov chyba mi nic nie powie. Nie. Musimy ogarnąć głównego questa u Hagena, bo ostatnio rozpoczęliśmy 5 rozdział gry i zobaczymy, jak nam to pójdzie, ale jeszcze ciekawie, czy... O, widzę, że Gorn wrócił do siebie. Cześć, przyjacielu. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Odprężyłeś się wreszcie? Jasne, przecież smoki gryzą ziemię, nie? Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Jak zwykle. Daj znać, gdyby mój topór mógł ci się na coś przydać. Mam swoje zdanie na ten temat. Przyda się, ale jeszcze nie teraz. Lee, gdzie jest Lee? Tu jest. Było dokładnie tak. Nic nie powiesz? A czego ty uczysz? Ode mnie nikt się nie. Możesz nie mogę ci pokazać. Słyszałem, więc jeśli chcesz. Być tego pewny. Nie wiadomo już, komu można ufać. Ja chcę tylko jedną rzecz sprawdzić, wiecie? Muszą pojawić się problemy. Jedną tylko rzecz. Ile? Coś się w zapłaćmy mu. Umowa. Świetnie. Nie zasłużył sobie na to. Dobra. Nie. Wróć, kiedy nabierzesz. Wie wszystko lepiej. Kurde, teraz się tego nie dowiem, możemy nie? Nie przeczekać. Może on uczy do stówy i nawet o tym nie wiem. Chociaż wątpię, to byłoby zbyt dziwne. Wydaje mi się, że 90 to jest maksimum. Musiały pojawić się problemy. Dobra, to olejmy kompletnie tę sprawę. Poczekajmy, aż Bennett odstąpi kowadło, chociaż chyba. Będę się lepiej trzymać. Boję się, że tego nie doczekam. Nic nie mogę na to poradzić. O, jednak się udało. Pieska. Jak to czym? A. No tak. Bennett, przesuniesz się proszę stąd. Nie. Dobra, jak my stoimy? Właśnie, bo mi się przypomniało. Jest jedno zadanie, które chciałabym wykonać. I myślę, że możemy to zrobić już teraz. On się tak denerwuje. Tylko weźmiemy sobie do tawerny. Teleport i pobiegniemy teraz. Gdzie chciałam biec? Tutaj. Biegniemy w okolice piramid i mostku, ponieważ chciałabym wykonać dzisiaj zadanie Bayer dla Dara. Wiem, gdzie możemy znaleźć tego herszta, także zróbmy to. Nie przejmujmy się kompletnie niczym. Powinno być ok. Tutaj mi się kojarzy, że byli orkowie. Chyba, że to się różni właśnie od tego, czy jesteśmy łowcą smoków, czy paladynem. Ja niestety nie pokorzystam sobie z waszych porad. Oho. Kolejne zadanie widzę. Hej. Co robisz w tej dziczy? Nie mogłam już dłużej wytrzymać na farmie Sekoba. Klął jak szewc. Krzyczał i krzyczał. W końcu w ogóle nie dało się z nim rozmawiać. Muszę się stąd wynosić. Ale nie wiem, dokąd iść. Może
Zechciałbyś mi pomóc? Dobra, wiecie co? Bo tutaj jest zadanie. I ich trzeba odprowadzić do miasta, ale ja chwilowo nie chcę tego robić, bo chcę skorzystać z naszej mikstury prędkości i udać się po tego herszta. Bo to jest dla mnie aktualnie ważniejsza rzecz, żeby wykonać jedno zadanie, a nie rzucać się na pierdyliard zadań. Naraz. Czy ja dobrze biegnę? Chyba tak. Chyba dobrze. Aha. Zapowiada się, że gdzieś tu będzie jajo chyba. Nie spodziewałam się tutaj jaszczuro ludzi. Może będzie, ale na razie nie mam mapy, więc zostawimy to. Nawet jeżeli tutaj było, to olejemy sprawę. Bo mnie obchodzi ten herszt. Który powinien być gdzieś tutaj. Wydaje się, że jest. Widzę, że zaraz się tam spierdzieli na dół. Okej. Widzę, że tam jest jakaś impreza na dole. To może za moment. Masakra. Okej, czyli tam będzie jedno jajo w takim razie. Wydaje się. Okej. O mój Boże. Serio? Co wy robicie, powiedzcie mi? Okej. Czyli będzie tam jajo na dole w takim razie. Tu nie ma. Zie? Okej. Niczego tu nie znajdę. Okej. Cześć, panie herszcie. Ogromny orkowy topór i pierścień orkowych przywódców. Super. To co, moglibyśmy zebrać to jajo, ale ja bym chciała to zrobić w jednym odcinku wszystko. Po prostu wtedy nazwiemy sobie odcinek Smocze Jaja czy coś i będzie po sprawie. Widzę, że tu jest jedna wielka rozpierducha po prostu. Jezus Maria. Do widzenia. Chryste, panie. Co jeszcze mnie tutaj dzisiaj czeka dziwnego? Że też oni złapali agro tam z dołu na mnie na górze. Dobra. Zrobimy teraz jeszcze to zadanie. Jeszcze jest zadanie Sekob tęskni za żoną, ale ja chwilowo nie mam do niego dostępu. Także obejdziemy się chwilowo. Pomożemy najsampierw tutaj naszym kompanom, czyli Rosji i Timowi, dostać się do miasta. A dopiero później ogarniemy kwestię Sekoba. Może jeszcze dzisiaj, a może nie. Hej! Dobra. Chcę cię stąd zabrać. Zaprowadzę się na farmę właściciela. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. I oczywiście zapłacę. Idź przodem. Będziemy szli za tobą. Aha, na farmę właściciela, czyli do Onara idziemy, rozumiem. Że co? Gdzie mam ich w takim razie zaprowadzić? A może do Sekoba idziemy z powrotem?
Chyba nie ogarniam. Dobra, będę szła przed siebie i sprawdzę to w międzyczasie, bo jestem naprawdę zdziwiona tym, co tutaj się dzieje. Idziecie za mną? Idziecie. Chociaż zróbmy jakiegoś save'a takiego. Moment, jak to zdanie się nazywa? Ucieczka Rosji. Ucieczka... Rosji. Zaraz zobaczymy, gdzie ją trzeba zaprowadzić. A, rozumiem, o co chodzi. Do właściciela, czyli idziemy do Onara. I to zależy od tego chyba, kim jesteśmy, bo możemy ją też zaprowadzić i do miasta, i do klasztoru, a jak byłam paladynem, to prowadziłam ich do miasta, także chyba to jest uzależnione od tego, kim my je tak naprawdę jesteśmy w grze. Także to jest chyba dla nas jednak na plus, bo ja teraz mogę ją odprowadzić na spokojnie do Onara i będzie też po problemie. Tu się nic nie odrodziło tak przy okazji? Nie, ale przypomniało mi się... A co tutaj poszukiwać jeszcze robi? Jeszcze mnie będzie zaraz dusił. O mój Boże. Dobra, daruj sobie po prostu. Poszukiwacz prawie na hita schodzi. Jeszcze w tej jaskini nie byłam po lewej stronie dalej, z tymi goblinami. Nie nadrobiłam tego. To trudno. Mamy też zadanie ze Sekobem. A właśnie, ciekawi mnie, co by się stało, jak ja bym ją odprowadziła do Sekoba i wzięłabym od niego zadanie Sekob tęskni za żoną. Chociaż nie, wiecie co, wolę nie ryzykować, bo możemy jedno zadanie w taki sposób może zepsuć. Także odprowadźmy ich może jednak na farmę Onara. Jezu, Rosji, dlaczego ty tak wolno biegniesz? Ja wszystko rozumiem, ale chodź, kobieto. Oddamy w takim razie Darowi zadanie. Biegnie za mną? Biegnie. Czemu on tak w tyle zostaje, to nie rozumiem. Zróbmy save'a, bo nie chcę potem tego powtarzać 10 tysięcy razy. Jesteś za mną? Jesteś, no widzę, że się... Czemu poszukiwacze tutaj jeszcze są? Tam jest. Weź sobie daruj. To są chyba jeszcze jakieś niedobitki z mojego chodzenia tutaj w trzecim rozdziale. Bo wiecie, oni sobie migrowali, więc to jest bardzo możliwe. Cześć, Sentenza. Dobra, czy ja już mogę was tutaj odstawić? Nie musisz mi tego mówić. Nie można wierzyć we wszystko. Dalej już sobie poradzę. Trzeba po prostu. Bardzo ci dziękuję. Cóż ja bym bez ciebie zrobiła? Wcześniej czy proszę, później musiałeś przyjmij w podzięce ten skromny podarek. Okej, dziękuję. To co? Oddamy Darowi questa i pójdziemy od razu... Ten dalej tu kuje. Myślałam, że jak przyjdę, to będzie puste. Może skończy kuć za chwilę. Hej! Nie mam czasu na takie rzeczy. Mam tutaj orkowe trofeum, na którym ci zależało. Co mi przyniosłeś? Pierścień orkowego herszta. Cóż, w takim wypadku... Co za to chcesz? Nikt nie chce wiedzieć. Co możesz mi zaoferować? Możesz przyjąć pieniądze albo ten amulet, który... Powiedzmy, że wpadł mi w ręce jakiś czas temu. Chyba... Podnosi zręczność. A to nie chcę. Wypróbowałem go już parę razy. Myślałam, że może siły. Daj mi złoto. 600 złotych monet? O co chodzi? Dobrze, dam ci za niego 1200 złotych monet.
Weź pieniądze, albo zatrzymaj sobie pierścień. Umowa stoi. Oto pierścień. Dzięki. Już się nie mogę doczekać, co powiedzą na to inni. No i dobra, w ogóle... Jezu, ile mi zapłacił, kurde. Czy ja mogę wykuć tą broń? Byłoby super, Bennett. Jezu, idź sobie stąd już. Hotges już sobie poszedł, a ty dalej tutaj stoisz? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobra, to może zerknijmy. No nie mam za dużo zadań. Smoczy jaje, kartograf. No to do miasta i tak będziemy szli. Tylko, o właśnie, tylko mieczyk bym chciała wykuć. Duże magiczne ostrze na smoki. Zobaczmy tę kosę. 110 obrażeń i 100 siły wymaga. Wygląda zajebiście. Nie wiem, czy to jest najlepsza broń, czy nie, ale chwilowo na pewno jest najlepsza. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to miało 75. To jest jakiś kosmos. Mam do miasta portowego podpięte? Chyba nie mam. To było wiadomo od dawna. To podepnijmy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mam, pod siódemką. No to akurat, zajrzymy najpierw do kartografa, a później pójdziemy do Hagena. I zobaczymy, co on nam zleci. Tylko może nie tutaj. Tutaj jest kartograf. Cześć, Brahim. Dziecinnie łatwa kradzież. Pokaż mi coś. Mapy. Jaskinie Korinis. Bierzemy. I sprawdzamy. Nie sądzę, że ja coś się zmieni. Mamy to. Okej, okay, czyli te wszystkie jaskinie są do sprawdzenia. Dobrze, no to będziemy wiedzieć już na przyszłość, żeby to robić w kolejnym odcinku. No a teraz idziemy do Hagena i zobaczymy, co powie. I zobaczymy, czy jeszcze jakieś zadania. Jeszcze później wrócimy na majątek ziemski, wydaje mi się, żeby tam ogarnąć kwestię, jeszcze questa z Sekobem. I myślę, że będę chciała to zrobić dzisiaj. Bo naprawdę dobrze stoimy z czasem. Także dzisiaj byśmy ogarnęli wszystkie poboczniaki, a później już się zajmiemy tylko fabułką. Ujrzał tedy Adanos, spoko w sumie. W ten sposób też planuję odcinek, w którym będziemy ogarniać sprawę Smoczego Korzenia. I szczerze mówiąc, teraz moją największą zagwozdką jest to, czy w ogóle wybijać okolice zamku. Dlatego, że ja już tego ekspa tak naprawdę nie potrzebuję. A co tutaj się dzieje? Przepraszam. Nie wiem. Strażnicy okrętu. Czy to jest normalne? Chyba nie. Zobaczmy, co powie w takim razie Hagen. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w Górniczej Dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Mhm, czyli co? Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy. Dobra. A my chyba powinniśmy odwiedzić jeszcze Ksardupę, no nie? Tak by się przydało chyba. Także weźmy sobie do wieży Ksardasa. Gdzie ja to mam? Tu jest do Ksardasa. No to jest na pewno rzecz, która się przyda. Może on nam powie więcej. Co tu się dzieje? O mój Boże. Jedna bestia mniej. Znowu kolejny poziom. Chwila.
Nie wyglądasz najlepiej. Ból głowy stał się nie do zniesienia, a na dodatek ci jaszczuro ludzie bez przerwy mnie atakują. Zastanawiam się, skąd oni się biorą. Chyba muszę najpierw odpocząć. Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam. Przeczytałem go. I co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Okej, zapomniałam, że Xardas sobie stąd idzie kompletnie. Gdzie to jest? Wiadomość? Nie. List? Nie. List Xardasa. Podejrzewałem, że źródłem zła w Górniczej Dolinie był jeden ze smogów. Myliłem się. Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z moim planem, szukasz teraz zapewne dworu Irdorad. Książka, którą dałeś Pyrokarowi, zawiera wszystkie potrzebne ci wskazówki. Powinienem był się domyślić, dlaczego poszukiwacze tak bardzo chcieli ją zdobyć. Musisz ją odzyskać. Otworzysz ją słowami Xarag Bendardo. Tylko nie mów o tym nikomu. Muszę zająć się teraz ważniejszymi sprawami. Odtąd jesteś zdany jedynie na siebie. Tylko ty możesz pokonać źródło zła. Jeszcze się spotkamy, Xardas. Tak, spotkamy się, tylko już w dużo gorszych okolicznościach. Dobra, bo tutaj jest ciemnica, tam jest łóżko, a ja bym chciała pozbyć się tych demonów, które Xardas zostawił. Bo przyda nam się z tego... Chciałam powiedzieć exp, ale... Szczerze mówiąc, to już teraz będzie takie, wiecie... Ekspienie dla samego ekspienia w sumie. Nic to nie wniesie do naszego życia. Dobra. Cześć, panie demon. Chciałam się odsunąć, ale jakoś nie zdążyłam. Przyda się ich wypatroszyć tutaj, wydaje mi się, bo to expik. No i te serca demonów może mi się na coś przydadzą. Prawda jest taka, że rozdział 5 nie jest długi, my się już zbliżamy dużymi krokami do końca gry. Tylko, że ja jeszcze połowy rzeczy to ja w ogóle nie zbadałam. Od kiedy tu była pochodnia? Co to miało być? Demony potrafią sprawiać problemy. Znowu będzie ta sama sytuacja. Super. Tak się ginie, bo się gra blokuje. O Jezu. Po co ja tutaj w ogóle wchodzę? Dobra, może na razie go zostawię. Na samej górze chyba będzie książę demonów. No. Ale lejesz, o Jezu. 1000 expa jest za niego. No, ciebie było warto ubić akurat, nie powiem, że nie. Ojejku. Czy ja mam jakieś leczenie? Takie, wiecie, lepsze. Leczenie lekkie to może nie. Chyba nie mam. Ale mam światło, które mogłoby się przydać. Bo to lepsze od pochodni. W tym wypadku przynajmniej.
To co, musimy się wyleczyć w ten sposób? Jeszcze tutaj zostało parę demonów, także skorzystamy. Bo tam też chyba jest łóżko właśnie, tam gdzie te demony. Niedobrze. Ale trzeba przyznać, że ta broń jest niezła. Dobra, my musimy wejść w ten sposób. Tutaj jest demon, ale jest też łóżko, więc to jest dobry pomysł. O Boże, tu są dwa... To ja już się wczytam. Chyba tutaj. Z dwoma to może nie chcę na razie. W sensie naraz. Dobra. Sprawa ciebie jest załatwiona. I jeszcze jeden. Z tego co pamiętam, tu będzie dosyć sporo właśnie tych demonów, jak będziemy szukać kwestii tego Irdorad. Dobra, no raczej nic tutaj więcej nie ma. Prześpijmy się do rana. Okej, tutaj te ciała, wiadomo. Nie wiem, czy możemy Lesterowi powiedzieć, że ogarnęliśmy? Chyba nie. Nie wiem. Zobaczymy. Może będzie chciał wejść do środka. Cześć. Nie, masz to w dupie. 11 punktów, nic mi to nie da. Ewentualnie możemy sprawdzić u Lee, czy mnie jeszcze nie nauczy walki. Miasto portowe, czy ja potrzebuję? Nie, potrzebujemy majątek ziemski. Jak już i ewentualnie klasztor. Pójdziemy zrobić jeszcze zadanie z Sekobem, a potem będziemy ogarniać inne sprawy. Powiem wam, że tutaj jest naprawdę jeszcze tyle miejsc, które można odwiedzić, zwiedzić, po prostu ekspić, ale ja nie wiem, czy jest sens, bo jesteśmy już naprawdę dokokrzoną postacią. Jedyne, co możemy zrobić z takich większych rzeczy, które mają jakikolwiek wpływ na cokolwiek, to jest pozbieranie sobie smoczych korzeni i szczawiu. I tak naprawdę tyle. I zrobienia sobie jeszcze mikstur siły, bo nauczycieli już nie mamy, żeby nas czegokolwiek nauczyli. Z tych rzeczy, co mnie interesowały. W tym momencie zaczynam żałować, że nie nauczyłam się wydobywania z tych wszystkich potworów wszystkiego. Bo byśmy mogli mieć więcej pieniędzy. Chociaż z drugiej strony ja też jakąś na kasę nie narzekam. Szczerze mówiąc, to nie dziwię się, że powstał dodatek do Gothica 2 Noc Kruka, który jest kanoniczny i który ułatwia, znaczy utrudnia rozgrywkę, bo faktycznie Gothic 2 jest za prosty w pewnym momencie. Znaczy za prosty. Bardziej jakby dodali jakieś większe progi punktowe, to by było lepiej. Czy wydarzyło się coś ostatnio? Moja żona zniknęła. Na początku nie zwróciłem na to uwagi, ale ona po prostu przepadła. Podejrzewam, że uciekła do lasu, chcąc się schronić przed polnymi bestiami. Zrób coś dla mnie, jeśli ją odnajdziesz. Przyprowadź ją tutaj. Czy wydarzyło? Moja żona podejrzewa... Zrób coś. Mhm, czyli mamy zadanie. Dobra, no my wiemy oczywiście, gdzie ona jest, bo ją tam zaprowadziliśmy. Czyli co, ona będzie nagle wracać do męża, czy nie? Trochę głupie zadanie, powiedziałabym. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Ogarniemy. Czy bym się do tego zabrał, bym się do tego zabrał. Mi się wydaje, że powinniśmy już olać kwestię Górniczej Doliny i tego wszystkiego. Gdzie jest ta Rosji? Wiedział o tym wcześniej. Nie musisz mi tego mówić. No bo ja nie widzę sensu trochę.
A to ja nie mogę. Co może? A czego? Od kiedy ty handlujesz? Głowa do góry. Uważaj na siebie. Czy ja właśnie popsułam zadanie? A gdzie jest Teal? Ej, ty! Tak, chyba nam się to zadanie teraz kompletnie zbagowało. Mogłam mu to powiedzieć, ale tego nie powiedziałam. A kiedy ja zrobiłam zapis? W gównianym pewnie jakimś miejscu. 17:54 ostatni raz. Chyba, żeby się szybko wczytać. Wiemy już, że i tak Lester nam nic nie powie. Także może byśmy zrobili tak, że tutaj mamy już powybijane te demony. Czemu coś tu jeszcze sapie? A, bo został ten jeden jeszcze. No dobra. Mamy już dobrą godzinę? Nie. No to niestety troszeczkę będziemy musieli tutaj teraz nadgonić sprawę do rana. I teraz byśmy się szybko teleportowali do majątku ziemskiego. Siup. I teraz zrobimy miksturę prędkości. I powiemy mu, że ona już do niego po prostu nie wróci. I wtedy zadanie nam się nie odpali, a nie będzie się głupio w dzienniku pokazywać. Wygląda na to, że to jest takie, wiecie, 50-50. Albo pomożemy Sekobowi, albo jej. Ja wolę pomóc jednak jej. Chyba, że to jakoś inaczej będzie wyglądać, ale wątpię. No i myślę, że po tym już będziemy mogli ruszać w inne miejsce, czyli ogarniać sprawę fabularną z dworem Irdorad. I teraz tu. Roz już do siebie nie wróci. Zaprowadziłem ją w bezpieczne miejsce. Bezpieczne? A przed kim ją chronisz? Przed tobą. Pożałujesz tego, ty świnio. Tak? Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Naprawdę? No, zrobiliśmy to inaczej. Może i być tak. Jeszcze będę chciała zerknąć u Lee, czy faktycznie jak mu zapłacę, to nauczy mnie tą dodatkową piątkę. Chociaż to mi jakoś potrzebne. No i tak nie mam co robić z tymi punktami już. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze, wygrałem. Zapiszmy się. Czy wydarzyło się coś ostatnio? Wynoś się! Okej. Czyli zostało to rozwiązane właśnie w taki sposób. Może być. Przynajmniej nie mamy bezsensownego zadania w próżni. Jeszcze zerkniemy teraz, jak to wygląda u Lee. Czy on jest mnie w stanie nauczyć do setki? Nie mów, że o tym nie wiesz. Byłoby to dziwne, wydaje mi się. Ale chcę to sprawdzić, żeby mieć czyste sumienie. Może mogę. Co? Ile? Dobra, 1000 sztuk złota masz. I teraz sprawdźmy. Teraz jesteś prawdziwym mistrzem. Nie potrzebuję. Tak, mógł mnie nauczyć. To mnie wcale nie dziwi. No to mamy 100%, moi drodzy. Już lepiej się nie da. Słyszę o tym. Jak tam, Kalet? Masz jakieś może nowe bronie? Jak najlepiej myślisz, że ja mam lepiej? Topór berserkera. Weź mi, idź z tym. Nie wiem już. Nie potrzebuję. To co? Jak stoimy z czasem? No, mamy jeszcze trochę czasu. To co? Może już ruszamy do klasztoru chyba, nie? Odepniemy sobie... przełęcz w górniczej. I do klasztoru. Cześć, Milten. W ogóle co tam? Zabiłem wszystkie smoki.
Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie. A kto inny? Coś nowego? Sytuacja nadal jest bardzo poważna. Cała nadzieja w Inosie. Wiecie co, tak teraz doszło do mnie, że może dobrze by było, jakbym zrobiła ankietę na YouTubie. Czy chcecie, żebyśmy ekspili jeszcze, czy zostawili już te kwestie i ruszyli z fabułą i z zadaniami ewentualnie pobocznymi, czyli z tym związanym ze smoczym jajem? Prokar, ja nie wiem, jak ci to mam powiedzieć. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorat. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorat? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły. Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorat odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię, co w mojej mocy. Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. Super. Moi drodzy, wydaje mi się, że nie będę już chodzić po terenach Górniczej Doliny czy tutaj Korinis i Expić, bo nie mamy na co wydawać punktów. I to trzeba po prostu przyznać, że nie mamy na co wydawać punktów, więc nie będziemy już ich wydawać. Tak naprawdę. Przestaniemy już po prostu łazić. I najzwyczajniej w świecie ogarniemy kwestie fabularne i związane z zadaniami pobocznymi. Przygotujemy się jak najlepiej do wyprawy na Irdorat. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Xardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Księga, której szukasz, znajduje się na ławie alchemika. Super. No i teraz muszę być uważna, tak by the way, bo ja byłam debilem, jak grałam za pierwszym razem i w ogóle nie ogarnęłam różnych rzeczy. To miejsce jest dziwne. Dwór Irdorat. A mianowicie nie ogarnęłam kwestii
Właśnie chyba związany z tą biblioteką dobrze, bo ominęłam po prostu wtedy zbroję paladyna i kończyłam grę za pomocą cheatów po prostu na tej średniej zbroi. Także tutaj muszę pamiętać, że tutaj jest do zdobycia receptura, czy jakaś informacja o ciężkim pancerzu łowcy smoków. Ksarak Bendardo. Księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. Czy to jest to? Nie. Też nie to. Lista, list, list gończy, wiadomość. Podniszczony list. Lampa rzuca światło na podziemne korytarze. No wpadłam na to już kurna sama bez otwierania tego. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy dzisiaj wcześniej odcinek. W kolejnym zbadamy tą bibliotekę i zobaczymy, co uda nam się ogarnąć. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Czy ja się już powtórzyłam? Nie wiem, bo mam zaćmienie mózgu czasami. Ogarniamy bibliotekę i tak jak już wspomniałam, nie będziemy już chodzić, ekspić, niczego robić. Tylko wyjątkiem będzie zadanie tutaj związane z tymi jajami, smocze jaja. Oraz będę szukała szczawy królewskich i smoczych korzeni, żeby jak najlepiej tutaj naszą postać już wymaksować, jeżeli chodzi o kwestię właśnie wyruszenia na ostateczną bitwę. Trzymajcie się i cześć!